pana filmiki ogląda, Urszula 88. No, zgadza się. Ja pana bardzo serdecznie pozdrawiam. No, dziękuję, no wzajemnie. Mówi się dziękuję, odpowiada pan w liczbie blogiek, jak się nie odpowiada. Czy się nie mówię, bo ja do pana dzwonię, a nie... No, nie jestem panem, brat Bogdan, jak masz na imię? Krystian od Chrystusa. Tak jest, wyznawca Chrystusa. No to nawracaj tych świadków, co stoją na stojaku, bo oni mają... Bóg jest jeden, to Chrystus jest Bogiem, prawdy, Ojcem, Nauczycielem, a oni mają Jehowę. Jest jeden... Słuchaj, Bóg jest jeden. Ale jak ja mam ich nawracać, jak oni nie chcą ze mną rozmawiać? A co ty, byłeś od świadków, odstępcą jesteś? No to jak nie chcą, jak... Jak nie byłeś u świadków, bo ja byłem, mnie wyrzucili, to ja wiem, że jestem spalony, nie? Chyba, że ich nagabujesz i oni się poznali, że masz ducha Chrystusa i się boją. Nie, ja taki nie jestem, nie. Generalnie nikt by nie zrobili, tak? A ja ich oceniał. No jesteś Synem Bożym, a oni są zagubione, syny marnotrawne. Sam musiał dojść do tego, że przyszedł do Ojca, tak? No musiał upaść, żeby po prostu mieć pokorę. Nie, no trzeba najpierw, właśnie powiedziałeś dobrze, trzeba najpierw samemu do tego dojść. A jeśli tkwisz w swoim uporze, no to co zrobisz? Bo Pan Jezus już powiedział, no, jeśli ślepy ślepego będzie prowadził obaj bardzo, tak? I ale... powiedział, zostawcie ich. No właśnie, ślepych przywódców jest bardzo dużo, a Chrystus jest mniej ślepy, bo my światłością świata, daje nam nadzieję w tunelu. A oni mają ślepych przywódców i mają fajne, wszystko mają, sale królestwa, ubrania, wymalowane, wiesz, no. Mojżesz też tak mówił, Mojżesz też tak mówił, wiesz, Mojżesz. No dobra, ale do Mojżesza, no Bóg na Górze Synaj przemówił. Ale poszedł do Faraona i... No poszedł. I cały lud wyprowadził. Ja nie mówię, że nie. Ale ja nie jestem Mojżeszem. Ale jesteś Synem Króla Najwyższego, Emanuela. No jestem. No. No i idziesz w imię Chrystusa i oni... Słabsze Bogi muszą ustąpić. Jakbyś głosił, to oni w nocy. W nocy mają duch prawdy, na nim pracuje w nocy. No tak, ale powiem ci tak, nie tak czysto po ludzku, mi jest ich szkoda, wiesz? Zimno na tym dworcu. No szkoda, bo parasolka dzisiaj była i stali, teraz już zmiana jest akurat. Jak ten to zobaczysz. Tak czysto po ludzku jest mi szkoda ich, rozumiesz, o co chodzi? I zobaczysz to na tym, tą świadków i rozmowę twoją na YouTubie, Urszula 88, wiesz, akurat. I teraz ten brat Kis przyszedł, Daniel, wiesz, i tutaj oni plecami, moim wiesz. Moim zdaniem troszeczkę za bardzo natarczywy jesteś. No ja w ogóle jestem bardzo niespotykanie spokojny człowiek. Nie, znaczy jesteś spokojny, tylko moim zdaniem nie możesz cały czas tak cytować Pisma Świętego, bo ty tego nie widzisz, ale ja jako osoba trzecia, nie? No. To jest taka sieczkarnia, taka ciak, że człowiek to wiesz, taki powinieneś, jeśli podchodzisz i mówisz o jakimś, na przykład odnosisz się do jakiejś myśli i cytujesz, to powinieneś tam czas do jedną myśl, a tak jak ja oglądam ciebie, to taka jest sieczkarnia taka. I to jest cały czas, to się cały czas powtarza, nie? Kombajn. No kombajn, tak. No bo żniwo wielkie, ja z Urszulką tylko mucimy te pszenice, to kombajn musi chodzić ostro, wiesz? No ja wiem, no nakręcam się, ale... Taką strategię przyjąłeś, nie? Ale słuchaj, jak ktoś to nas zatrzyma, posłucha, sprawdzi każdy werset, to taka Kasia z Niemiec... Ja powiem ci szczerze, że ja nie wiem, czy tak, jak ja bym się z tobą spotkał, byśmy tak rozmawiali jakieś tam, tego to powiem ci...
No nie wiem, ja byś tak. Ale nie osądzaj, nie sądzaj książki po okładce. Ja i nie osądzam, ja tak nie mówię, bo duch mnie naciska i tak działa. Ja chcę być spokojnie, potrafię słuchać, potrafię wolno mówić, tylko jest sytuacja każda inna. I ty mnie z tego tylko osądzasz, tego co widzisz, nie? Ale jak świadkowie... Ale słuchaj, no inaczej nie widzę, tak? No bo mają oczy, Judasz też nie widział 3,5 roku Jezusa, a Jezus był doskonały w miłości, we wszystkim był doskonały, on go nie widział, nie? Judasz, Jezusa, jednego nauczyciela. No to jak ty chcesz być faryzeusz, mnie osądzać, mnie pouczać, to idź do świadków i pokaż, nagraj filmik, jak ty to robisz. Ja będę wtedy lepszy przykład jak wykład. Ja się podszkolę od ciebie, bo mi pokażesz, jak ja mam to robić. Jak ten duch działa, że jest to dobre, to jak ty robisz. No bo już też wychodzę z siebie i już mi brakuje tych scenariuszy, jak do nich przemawiać. Ja cię rozumiem, ale jeśli... Bo cały czas przyjmujesz taką samą strategię. Oni stoją, podchodzisz, nie, i ciach. No, bądź w pogotowiu, znają, karetka, nie, głoś grom napomina Tymoteusza tam jest napisane, nie? I tam już ta oglądalność spada, no musisz przyjąć. Ale spada, bo Jezus miał 11 uczniów, albo 120 na zesłaniu w pięćdziesiątnicę. Ale kiedyś wybuchnie z 1 000 i najmniejsza góra Syjon staje się potężną. Wszyscy przyjdą na górę Syjon, Izajasza 2 rozdział od 2 do 4. Także ja wiem, że prawda Chrystusa, kto przyjdzie do prawdy Chrystusa, jak będzie chciał wierzyć w Chrystusa, w Jego prawdzie, w miłości, żyć, to przyjdzie. Bo nikt nie może przyjść do mnie, jak ojciec Chrystus Emanuel go nie pociągnie, tak? No, przecież wiadomo, że... Oczywiście, nikt nie przyjdzie do ojca, nikt nie przyjdzie do mnie, jak ojciec go nie pociągnie. Jana 6,44. Ja jestem synem Chrystusa i ty byś do mnie nie zadzwonił, jakby cię Chrystus nie pobudził, ojciec z nieba. No, na Boga zwaliłeś, że już, ale osądził już Bóg 2000 lat temu, osądził na Golgocie, sądy się stały. Teraz ty się sam osądź i pokaż, co potrafisz. 7 minut. Wiesz, ja jestem katolikiem, nie?